imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W niedzielny poranek 22 stycznia pragnę Was pozdrowić, drogie siostry, drodzy bracia w Chrystusie, w trzecią niedzielę po święcie Epifanii. Hasło tejże niedzieli, tego dzisiaj rozpoczętego tygodnia, zapisane jest w Ewangelii według świętego Łukasza w 13 rozdziale 29 werset. I brzmi ono następująco. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i z południa i zasiądą w Królestwie Bożym. Chcemy dzisiaj również wsłuchać się w słowa, które książeczka z Biblią na co dzień wyznacza właśnie na dzisiejszy dzień. A są to słowa zapisane u proroka Jeremiasza w 10 rozdziale 6 werset. Tobie nikt nie dorówna, Panie, jesteś wielki i wielkie jest w mocy Twoje imię. Jak również przytoczone są słowa z listu pierwszego świętego Pawła do Koryntian z 3 rozdziału, 11 werset. Fundamentu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. Jako słowo komentarza książeczka z Biblii na co dzień podaje nam dzisiaj słowa holenderskiego poety, ale i teologa Huba Osterhausa. Boże, Twoje imię od zawsze mieszkało na tej ziemi i utrzymywało nas, obiecywało i znaczyło tak wiele. Jednak to w życiu i śmierci Jezusa Chrystusa ostatecznie objawiłeś, kim jesteś. W Nim znajdujemy Ciebie, naszego Ojca. On jest całym Słowem i całą obietnicą. Drodzy, pragnę chwilę pozostać przy słowach proroka Jeremiasza, gdzie w 10 rozdziale, 10 rozdziału słyszeliśmy 6 werset, który mówił: Tobie nikt nie dorówna, Panie, jesteś wielki i wielkie jest w mocy Twoje imię. Drodzy, Jeremiasz w słowach, które poprzedzają ten werset, przekazuje Boże orędzie, które mówi o tym, by odsunąć się od tych bogów, do których czasami omyłkowo lgnie ludzkie serce. Do bogów, których człowiek sam sobie stwarza, ale jak to mówi Jeremiasz, one są tylko dziełem ludzkich rąk. Trzeba je przenosić z miejsca na miejsce. Są niczym. Jeremiasz jednoznacznie dzisiaj mówi nam o tym, że tylko w Bogu możemy odnaleźć prawdziwego Boga, żywego Boga, który nie śpi, który nie zwleka, który nie odstawił nas gdzieś na bok biegu historii, ale który ciągle jest obecny w naszym życiu. Jako chrześcijanie wiemy, że Bóg, dając nam swojego Syna Jezusa Chrystusa, sprawił, że mogliśmy jeszcze pełniej rozpoznać naszego Ojca w Bogu. Mogliśmy jeszcze pełniej doświadczyć ogromu Jego miłości, potęgi przebaczenia, ale przede wszystkim odnaleźć tego, do którego każdego dnia nasze serce powinno lgnąć. Niech więc dobry Bóg, który pragnie nam i dziś w trakcie tej niedzieli błogosławić, w trakcie nabożeństw i modlitw, które będziemy dzisiaj przeżywać, każdy w swojej wspólnocie, a może gdzieś złożeni chorobą przez internet. Pragniemy tworzyć tą wspólnotę zebranych wokół Jezusa Chrystusa, wokół Zbawiciela, wokół tego, w którym wypełniły się Boże obietnice. Chciejmy również i dziś pamiętać o dziadkach, którym składamy z okazji Dnia Dziadka
najserdeczniejsze życzenia. Zdrowia, sił, cierpliwości do swoich wnucząt, ale także i poczucia Bożego prowadzenia. Niech Bóg będzie z nami wszystkimi. Amen.